Rok 2017 przejdzie do historii jako jeden z najlepszych na chrzanowskiej scenie muzycznej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy sporo działo się w powiecie chrzanowskim, nie tylko w temacie koncertów, ale również premier płytowych. Warto przypomnieć najważniejsze muzyczne wydarzenia Anno Domini 2017. W końcu to się wydarzyło, choć minęło w brud miesięcy. Na YouTubie mi wybiło subskrybentów 100 tysięcy. Zacznijmy od internetu, bo ostatnie 12 miesięcy było czasem Wojtka Szumańskiego. YouTuber z Chrzanowa osiągnął liczbę 100 tysięcy subskrybentów. Jednak za jeden z ważniejszych momentów można uznać wydanie w styczniu debiutanckiej płyty. Nowej płyty z pierwszym wokalistą zespołu doczekali się również fani sztywnego pala Azji. Album Szara powstał przy udziale Leszka Nowaka oraz basisty T-Love Pawła Nazimka. Sporym wydarzeniem okazał się pierwszy chrzanowski festiwal perkusyjny, czyli Caban Drummer Fest. Sukces imprezy odbił się szerokim echem, a dwóch bębniarzy, Wiktor Palik i Eryk Gruca, wygrało prestiżowy plebiscyt Polskie Nagrody Perkusyjne w kategorii Nadzieja. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się przegląd zespołów muzycznych Klang. Rekordowa frekwencja i bardzo wysoki poziom sprawiły, że wygranie tegorocznej edycji smakowało lepiej niż zwykle. Pierwsze miejsce przypadło chrzanowskiej formacji Gentle Blow. Latem swoje epki wydały trzy miejskie zespoły Insanity oraz Wyjście Awaryjne. Twórcy koncertowego hitu Andrzej podkreślali znaczenie posiadania w portfolio profesjonalnie zrealizowanego krążka. Zespół pierwsze co powinien zrobić, to dążyć naprawdę do nagrania takiej epy i to już można wysłać, pokazać przeglądy i tak dalej i ludziom dawać. W listopadzie ukazał się debiutancki album punk rockowej grupy Pod Prąd. Fani zespołu mogli też zobaczyć teledysk do utworu Moje Miasto, zrealizowany przez chrzanowską telewizję lokalną. Dlaczego tak się dzieje? Kto odbiera nam nadzieję? Dlaczego tak się dzieje? Kto odbiera nam nadzieję? Podczas Dni Chrzanowa odbyła się trzecia już edycja imprezy Kumple dla Kumpli. W tym roku inicjatywę Sławka i Magdy Wrońskich wsparli oprócz lokalnych składów również Łona i Weber oraz Organek. To nie koniec pozytywnych informacji, bo zespoły Lunatyk oraz Kurtyna lada moment wypuszczą płyty. Wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie można posłuchać drugiej płyty punk rockowców z Detrep. I pięknie zrobił się ten świat, gdzie ludzie dotąd gnoju żyli. Wystarczył jeden mały kwiat, aby na nowo uwierzyli. Jedyna zła wiadomość przyszła z obozu tajnej listy. Grupa zawiesiła działalność. Warto jednak oczekiwać wydarzeń 2018 roku. W Chrzanowie zagrają m.in. Hańba, Lej Mi Pół czy legendarni Analogsi. Fani dobrego grania powinni być zadowoleni.